Posiedzenia Rady Miasta odbywają się w sali herbowej. Jest to miejsce wygodne i wyposażone w niezbędny sprzęt. Nie jest jednak dostatecznie przestronne, aby zachować wymogi bezpieczeństwa zalecane w czasie epidemii koronawirusa. Decyzją burmistrza Tomasza Matuszewskiego sesja nadzwyczajna zwołana 22 kwietnia odbędzie się w Sanockim Klubie Górnik w kamienicy należącej kiedyś do rodziny Ramerów, gdzie pod koniec XIX wieku mieściła się czytelnia mieszczańska. Przystosowaniem pomieszczeń górnika na potrzeby sesji zajęli się pracownicy Urzędu Miasta. Stoły zostały ustawione tak, aby radni mogli zająć miejsce, zachowując określony przepisami dystans. W ciągu ostatnich kilku dni trwały przygotowania techniczne, by sesja mogła się odbyć. Wykorzystując laptopy, które pozostały po programie wykluczenia cyfrowego, zaadoptowaliśmy je na potrzeby radnych miasta Sanoka, wgrywając określone aplikacje pozwalające na prowadzenie zdalnych sesji przez radnych i Radę Miasta Sanoka, podobnie jak i dla poszczególnych komisji. Laptopy będą wykorzystywane przez radnych na okres całej kadencji, będą również służyły do przekazywania informacji przez pracowników Biura Rady Miasta dla radnych, czyli dokumenty, projekty uchwał itd. Dla bezpieczeństwa w sesji nie wezmą udziału przedstawiciele rad dzielnic, nie będzie też mediów. W czasie epidemii wiele miast podjęło się organizacji zdalnych obrad radnych. Jutro, 22 kwietnia o godzinie 16, na wniosek burmistrza miasta Sanoka zwołałem sesję nadzwyczajną. Odbędzie się ona również w nadzwyczajnych warunkach, ponieważ po raz pierwszy będziemy obradować w sali klubu Górnik przy ulicy Grzegorza. Dlaczego tam? Proszę Państwa, sytuacja epidemiologiczna, każdy wie jaka jest. Stąd ze względów bezpieczeństwa zdecydowałem, że ta sesja odbędzie się w sali Górnika. Dlaczego? Dlatego, że jest to sala większa i pozwoli nam to zachować odpowiednie odległości między radnymi, i dochować wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Również tymi wymogami bezpieczeństwa było podyktowane to, że udział w sesji wezmą tylko radni, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz osoby, które będą odpowiedzialne za obsługę techniczną naszych obrad. Mam nadzieję, że ta sesja będzie sesją krótką, ale zarazem treściwą, ponieważ mamy podjąć ważne uchwały, które będą pomocne naszym sanockim przedsiębiorcom, ponieważ znaleźli się oni w trudnej sytuacji. I zadaniem naszym jako samorządu Sanoka jest, aby im pomóc. Stąd ta sesja jest sesją ważną. I jeszcze raz powtórzę, mam nadzieję, że zostanie ona przeprowadzona sprawnie, szybko i dyskusja będzie merytoryczna. Ta nadzwyczajna sesja będzie przeprowadzona jeszcze w stylu tradycyjnym, to znaczy spotkamy się wszyscy radni na sali i będziemy wspólnie obradować. Natomiast jesteśmy już przygotowani na sesję w trybie online. Mamy już gotowe laptopy, które pochodzą z tego programu słynnego już wykluczenia cyfrowego. Te laptopy okazało się, że są sprawne. Każdy radny otrzyma swój laptop i następne posiedzenia naszej rady, jeśli sytuacja się nie zmieni, będą się odbywać w trybie online. Radni będą dyskutować m.in. nad ofertą pomocy i możliwością wsparcia sanockich przedsiębiorców przez samorząd w związku z epidemią. Pomoc dla lokalnych przedsiębiorców to dziś dla miasta priorytet. Jednak wszystkie decyzje muszą być podejmowane na podstawie gruntownej analizy budżetu. Na najbliższą sesję przygotowałem projekty uchwał, które dotyczą pomocy dla przedsiębiorców.
Jedna z nich określa zasady odstąpienia od dochodzenia należności od opłat czynszowych. Przedkładam także projekt uchwały o przesunięciu w czasie terminów spłaty rat podatku od nieruchomości. Przy swoich propozycjach dotyczących ulg dla przedsiębiorców bierzemy pod uwagę również stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej. Musimy pamiętać, że realizacja dochodów bieżącego budżetu będzie miała bardzo duży wpływ na ich kształtowanie w latach następnych, a więc także na możliwość podejmowania decyzji prorozwojowych. Ze względu na brak możliwości technicznych transmitowania sesji na żywo, nagrane posiedzenie po zakończeniu zostanie retransmitowane na oficjalnej stronie miasta sanok.pl oraz na portalu tygodniksanocki.pl.